Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na historycznym spotkaniu okładkowym w Jarocińskim Ratuszu. Szczególnie miło mi powitać Jego Ekscelencję księdza biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka. Także miło powitać mi pana senatora Witolda Sitarza. Burmistrza Jarocina pana Adama Pawickiego. Oraz starostę Jarocińskiego pana Bartosza Walczaka. Witam serdecznie zaproszonych gości, przedstawicieli instytucji i organizacji z terenu gminy oraz mieszkańców. Proszę teraz o zabranie głosu burmistrza Jarocina Adama Pawickiego. Jego Ekscelencjo, Szanowni Państwo, drodzy goście. Z nieskrywaną radością witam wszystkich gości na corocznym spotkaniu opłatkowym z udziałem Jego Ekscelencji księdza biskupa Edwarda Janiaka. Ta piękna tradycja prowadzi każdego roku przy opłatku tak wielu jarociniaków i gości, dla których to miasto zajmuje ważne w sercu miejsce. Tradycją tych spotkań stało się krótkie podsumowanie minionego roku. Ten, który właśnie dobiegł końca, był bardzo intensywny, między innymi dla wielu samorządowców w Polsce, a dla mnie zakończył się bardzo pozytywnie, ponownym wyborem na burmistrza Jarocina. Życzę Państwu przede wszystkim spokojnego 2015 roku, wolnego od kłopotów i trosk, by ten rok wypełnił się tylko pozytywnymi wydarzeniami. Życzę oczywiście zdrowia nam wszystkim, bo dopiero wtedy, gdy go brak, zdolni jesteśmy dojrzeć to, co najwartościowsze. Ponadto życzę Państwu sukcesów i satysfakcji w wypełnianiu swoich życiowych powołań. Do symbolicznego gestu wdzięczności, jakim jest monografia Pałacu Radolińskich w Jarocinie, i który to przekażę dzisiaj Jego Ekscelencji w imieniu własnym i wszystkich mieszkańców gminy Jarocin, dodaję najserdeczniejsze życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa na dalsze lata posługi. Szczęść Boże, księże biskupie. Właściwie myśląc w kategoriach takich społecznych, to chciałby się powiedzieć, żeby nikomu nie brakowało pracy, żebyście się tutaj dobrze czuli, a nawet ci, którym trudno, żeby władza dostrzegła też tych, którzy sobie sami nie mogą radzić, bo w społeczeństwie zawsze tak jest i miernik poziomu życia społecznego w tych krajach zachodnich jest właśnie patrzenie przez pryzmat tych, którym trzeba pomagać. Opieka społeczna dla najstarszych, dla tych, którzy nie mogą pracować, bo są chorzy. To jest poziom wtedy ogólny życia społecznego. Ja bardzo się cieszę z tego i gratuluję Wam, że tutaj jesteście jednością, że ta demokracja nie ma tego odbicia i liczę na to i życzę Wam tego, żebyście się dogadywali, bo aż się serce kroi, aż się tak słyszy, że niby każdy chce dobrze dla tej Polski. Jak są osobno, wszystko dobrze, jak razem, jakby diabeł stopił. Kłótnie, właśnie. I dziękujmy Panu Bogu za tę łaskę, byśmy mimo wszystko, mimo różności starali się być jedno i w sprawach społecznych dla dobra społeczeństwa, miasta, regionu,
umieli zawsze się dogadać. Nieraz trzeba troszkę nie dowidzieć, nie dosłyszeć, jeden krok w tył zrobić, później dwa do przodu, jakoś to będzie. Dla dobra społecznego. Szczęść Boże w nowym roku. Serdecznie dziękuję księdzu biskupowi za słowo Boże wygłoszone w trakcie homilii i to uzupełnienie, którego dokonał już tutaj w ratuszu dla nas obecnych. Miało być teraz wręczenie. Wręczenie nastąpiło. Trochę nie podarzył po ze strony. Sztuka. Także, szanowni państwo.